Lua, tropem łowcy. Okrągła tarcza srebrnego księżyca odbijała się w wypolerowanej rękawicy ze stali. Ta, sięgająca niemal łokcia, poruszała się przy każdym ruchu ręki idącej kobiety. Niewielkie metalowe blaszki obijały się o litą konstrukcję, zdradzając istnienie kilkunastu małych otworów umieszczonych pod nimi. Stalowe palce zacisnęły się mechanicznym ruchem na szerokim pasku skórzanego plecaka. Szarpnięcie smukłego barku było niezbędne, aby poprawić dźwigany ekwipunek, który zabrzęczał w odpowiedzi. Młoda dziewczyna zdrową ręką odgarnęła z niebieskich oczu białe, ledwo sięgające ramion włosy, by wyraźnie dostrzec przed sobą samotny budynek. Stał on na niedużym wzniesieniu, otoczony półmetrowym murkiem z gładkich kamieni zalanych betonem i trzy razy wyższym płotem ze skręconych prętów. Budowlana konstrukcja domostwa wyglądała na starą i solidną, wykonaną z czerwonej cegły lub tylko otoczoną tym materiałem z zewnętrznej strony. Widniały na nim leciwe malunki przedstawiające rozrośnięty bluszcz, którego pędy zdawały się próbować sięgać nieba. W wielu miejscach kolorowa i wyblakła farba starła się lub odpadła, tworząc niechciane i nic nieznaczące wzory. Na parterze otwory okienne w kształcie prostokąta wyglądały na nietknięte. Od wewnątrz przysłaniały je ciemne i długie kotary. Na pierwszym piętrze okna były już dużo mniejsze, bardziej kwadratowe, również przysłonięte, ale rozstawione rzadziej, tak, by każde pomieszczenie miało je tylko jedno. Ze szczytu płaskiego dachu wystawał obiekt wielkości budy dla psa. Sądząc po zwisających z niego kablach, a także z rzadka dostrzegalnych skokach napięcia, był to najprawdopodobniej generator prądu. Mieścił się on w kącie, z dala od pracującej bezgłośnie wentylacji, wiszącego bezwładnie łapacza wiatru i powykrzywianego pręta noszącego miano piorun ochronu. Pośród tych wszystkich urządzeń dostrzegalny był również zwyczajny komin. Resztki szarego dymu ulatywały z niego dość nieśmiało. Pod wystającym surowym gzymsem, który nosił na sobie ślady dawnych zniszczeń, wzniesiono rząd mocno wygiętych arkad. Dotarłszy do wysokiego ogrodzenia, kobieta o metalowym przedramieniu chwyciła za pręty grubości palca, wywołując charakterystyczne brzdęknięcie. Na tyłach budynku, który miała przed oczami, dostrzegła ślady dawnego ogrodu. Stalowe, pordzewiane łuki, które niegdyś mogła porastać roślinność, stały teraz łyse i samotne. Pośród gołej, martwej gleby widoczna była również ręczna pompa wodna. Drewniana, długa wajcha, nadgryziona zębem czasu, wyróżniała się na tle metalowej konstrukcji wyrastającej z ziemi. Urządzenie na pierwszy rzut oka wyglądało na sprawne, choć zapewne dawno nikt go nie używał. Nie trudno było dostrzec także umieszczone w ścianie drewniane drzwi wejściowe. Nie były to co prawda główne wrota, ale wyglądały na możliwe do sforsowania. Białowłosa kobieta puściła ogrodzenie i ruszyła wzdłuż niego, chcąc dotrzeć do głównego wejścia. Dotarłszy do ubitej drogi, znalazła się po bocznej ścianie starego i opuszczonego gmachu. Ujrzała spory szyld wiszący na drążku i dwóch łańcuchach, który zdradzał nazwę tego miejsca. Zajazd Monopol. Nie był on oświetlony, ale odbijane przez księżyc światło okazało się być wystarczającym pomocnikiem w odczytaniu napisu. Wyraz napięcia pojawił się na młodej twarzy niewielkiej kobiety. Zacisnęła równe usta w wąską linię i zaczęła wolniej stawiać kroki.
Idąc dalej, wzdłuż płotu znalazła rozwartą na oścież bramę. Po drodze dostrzegła także dobudówkę na terenie posesji. Sporą stajnię dla koni. Dużo nowszą konstrukcję z drewna. Lua, pokonawszy szeroką furtkę, ruszyła ostrożnie w stronę otwartego wejścia do budynku, które kryło się przed niebem płaskim zadaszeniem wspartym dwoma spiralnymi filarami. Masywne drzwi wyrwane z zawiasów leżały w środku, potraktowane ogromną siłą, która zostawiła wgniecenia na ciężkim kawałku grubego drewna. Zanim drobna kobieta zdecydowała się przekroczyć próg, postanowiła zajrzeć do środka przez okno, lecz wszystkie były zasłonięte czerwoną kotarą i pokryte sadzą. Jak na zawołanie uderzył ją zapach spalenizny. Swąd wdzierał się w nozdrza, nieprzyjemnie drażniąc gardło i płuca. Z przedniej kieszeni spodni sięgających smukłych łydek wyciągnęła bawełnianą chustę i przyłożyła ją do twarzy, przysłaniając drobny prosty nos i równo skrojone usta, które wykrzywiały się teraz w nieprzyjemnym grymasie. Im Lua bardziej zbliżała się do wejścia, tym odór zyskiwał na sile, co sprawiało, że jej konwencjonalna ochrona stawała się mało efektywna. Opierając się metalową dłonią o framugę, weszła, zostawiając na niej drobny ślad palców. W niemal całkowitej ciemności przemierzała pomieszczenie, mrużąc oczy i starając się przy tym dostrzec więcej niż tylko niewyraźne kształty. Nadpalone stoły i krzesła walające się wokół omijała, obdarowując je jedynie przelotnym spojrzeniem. Zatrzymała się dopiero, gdy gruba podeszwa jej masywnego buta zetknęła się z czymś miękkim. Kucnęła i stalową lewicą sięgnęła po kawałek ludzkich zwłok. Była to nadpalona i częściowo zmiażdżona noga kilkuletniego dziecka. Białowłosa z przerażeniem puściła znalezisko i szybkim krokiem skierowała się do okien. Rozsunęła czerwony materiał i wytarła chustą sadzę na szybie. Światło księżyca wystarczyło, aby naświetlić obraz makabry, jaka miała tutaj miejsce. Zbliżając się do centrum głównej sali, naliczyła szóstkę ofiar. Dwaj mężczyźni, dorosła kobieta i trójka dzieci. Ich ciała nosiły wiele śladów czerwieni z licznymi bąblami na skórze, która w wielu miejscach była po prostu czarna i spalona. Pokaleczone ciała, nadtopiona różnica i układ zwłok sugerowały na walkę, nie egzekucję. Lua znalazła także pod jednym ze stołów resztki skórzanej torby, a w niej kuszę, a raczej to, co z niej zostało. Podłoga zalegała czernią. Tylko w jednym miejscu, niedaleko schodów prowadzących na piętro, znajdował się nietknięty, okrągły ślad. Coś tutaj stało i zostało stąd zabrane po pożarze. Wiedziała, jaki przedmiot mógł zostawić takie odbicie w podłodze. To rzuciło światło na jej przypuszczenie odnośnie osoby, której szukała. Intuicja podpowiadała jej, że musi się dowiedzieć, co tu zaszło. Zawiesiła wzrok na drewnianych schodach mieszczących się w centralnej części izby. Prowadziły na górę. Nie odważyła się wejść tam bez wcześniejszego sprawdzenia terenu. Kucnęła, wystawiła przed siebie sztuczną rękę i przekręciła metalową, matową obręcz na nadgarstku. Coś wewnątrz rękawicy trzasnęło, coś drgnęło i cichy dźwięk przypominający szum zaczął wydobywać się przez otwierające się właśnie blaszki. Było ich 15. Z każdej wyłonił się karblatam, mechaniczny karalu wielkości paznokcia od kciuka. Miedziane konstrukty posiadały tylko częściową obudowę, poza tym wyglądały surowo. Spod ich brzuchów wystawały malutkie, ledwo widoczne ruchome zębatki. Z głowy sterczały dwie niewielkie anteny. Każdy karaczan posiadał trzy pary odnóży,
którymi przybierał bezgłośnie, kierując się w stronę schodów. Bez problemu wspinały się po pionowych ścianach, pokonując stopnie. Niebieskooka czekała kilka minut, nim maleństwa do niej wróciły. W tym czasie przemierzała zniszczone wnętrze, starając się nie narobić hałasu. Wszystkie ruchomości właścicieli tego miejsca spłynęły wraz z nimi. Nie ocalała ani jedna butelka alkoholu, ani jedno ziarno kawy, ani jeden okruch życia. Karblatanie wrócili w komplecie, przybierając w powietrzu metalowymi czułkami. Żaden z nich nie został uszkodzony, co rodziło nadzieję, iż piętro wyżej nie znajdzie zagrożenia. Przykładając przedramię do podłogi, Lua pozwoliła karaluchom wejść do środka. Wyłączyła mechanizm, gdy ostatni z nich znalazł się z powrotem wewnątrz jej sztucznej kończyny. Wchodząc po trzeszczących schodach, dostrzegła w ścianie równo umiejscowione dziury wielkości kciuka. Tak, jakby coś było w nich zamontowane. Teraz zionęły pustką, ale kobieta od razu skojarzyła ten widok z pułapkami, które zapewne całkiem niedawno zabezpieczały wejście na piętro. Pokonawszy schody, zaczęła rozglądać się po piętrze, które na pierwszy rzut oka wyglądało na nietknięte. Wyminęło otwarte okno, przez które wpadało świeże powietrze, a poruszające się leniwie zasłony zdradzały drobny wiatr panujący na zewnątrz. Idąc wąskim korytarzem, zaglądała do pokoi. Drzwi w większości przypadkach były otwarte. Izby nie zajmowały zbyt dużo przestrzeni, a także ich zawartość nie przykuwała uwagi. Były dość obskurne, wyposażone w niskie łóżka osłonięte równo złożoną i czystą pościelą. Wewnątrz znajdowały się także wiszące na ścianach niewielkie półki, stare szafki nocne, stolik z haftowanym obrusem, krzesła nie do kompletu i toaletki osłonięte drewnianą, składaną niczym harmonijka ścianą o grubości połowy małego palca. W ostatnim pokoju na podłodze znalazła kawałek papieru, który zupełnie nie pasował jej do wysprzątanego otoczenia. Obszerna notatka, sporządzona atramentem, nosiła tytuł Edmund Całciężar, pogromca wyjca. Widząc znajome nazwisko, otworzyła szeroko ze zdumienia już i tak wielkie oczy i usiadła z wilczym uśmiechem, zagłębiając się w lekturę pisaną drżącą ręką.